Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Siema, siema, ja jestem Akar, witam wszystkich bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj oceniać gildię stopki. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba i oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. No i co? Gildię stopki nie ocenia się na co dzień, więc sprawdzimy jak to wygląda. Więc mam nadzieję, że właśnie będą spoko gildie. Sprawdzimy jakie zabezpieczenia mają. Czy opłaca się wbijać do gildii stopki? Czy jest to opłacalne? Ja wam tutaj wszystko zdradzę, taktyki. Będziecie widzieć, czy warto wbijać, czy nie. Więc koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, dokładnie. Jeżeli chcesz właśnie wygrać ty swagera, to napisz swój nick koniecznie. Bo po prostu warto mieć swagera na dragonie. I to szczególnie jeszcze za darmo. Wystarczy subskrybować właśnie i napisać komentarz ze swoim nickiem. No i co? Możecie napisać również tag gildii, żebym po prostu mógł ocenić twoją gildię na dragonie, więc spoko opcja, co 50 łapeczek losujemy dla was swagerka. A ja już lecę i lecimy do oceny z gildii. Gildie stopki, dzisiaj ocenimy top 5 może, więc potem kolejne top 5 ocenimy. No to co, lecimy. Pierwsza jest Jezu, GTP, Jezu, 200. O, gildia Jezu ma tutaj zabezpieczenia porządne, widzimy. Tutaj ma tak. O. Halo, halo. Pop się chyba przestraszył. On tam jest. Tam jest ten pop. Tutaj chyba się jakoś tłucze. Kimś. O, widzimy. Tutaj jest Klepotana. Halo, halo. Admin. Halo, admin z tej strony. Admin, proszę, tutaj premium case'a. Macie tutaj premium case'a jeszcze jednego. Macie tutaj. Dość fajna gildia, mi się podoba. I no po prostu oni potem spuszczają z góry, to se rozkupują i im leci po prostu, żeby nie musieli się martwić, a spokojnie mogą przechodzić, nie? Jest to spoko opcja. Chyba tutaj kolega chce screena, więc spoko, walniemy sobie z nim screena. To choć tak, walniemy screena w tą stronę. Screen walnięty. Mi się gildia mega podoba. Zabezpieczenia mają, więc nie można ponarzekać. Itemy pewnie też mają w środku, więc sprawdzimy jak to wygląda w środku. To gdzieś na 50 poziomie. 50 damy. O, 80 to jest żółwik. Ale tu chyba nic nie mają w tym żółwiku, więc no dobra. Tą gildię, ta gildia może być. Na razie rangi żadnej nie daje. Sprawdzimy jak reszta będzie wyglądać. Depam się do gildii Beat. Beat 200. Gildia Beat ma Bacona, ale już ma słabsze zabezpieczenia, jak widzimy. No tutaj Flyer tusuje. Słabsze zabezpieczenia nie mają dokończone, ale jest w miarę ok. Nie narzekam. Jest ok. Ale sprawdzimy jak mają w środku. Gdzieś na... Kubo idzie w środku w żółwiu, jak mają. Zejścia nie mają, tutaj no do Bacona, więc w sumie... Do Bacona można łatwo wbić w sumie rzucakami, więc pamiętajcie. Lecimy do kolejnej gildii. Będzie to gildia Flare. 200. Gildia Flare. Tutaj mają takiego kloca. Obrzydliwe to jest, szczerze. Więc w środku jesteśmy. Tutaj nic nie mają po prostu, kompletnie. Nic, pustka, kompletna pustka. Kuboid dziadowski, gildii Flare, naprawdę nie polecam. Bardzo, bardzo słaby. Nic tu kompletnie nie mają ogarnięty. To chyba ta Jezu miała najbardziej ogarnięty kuboid na razie. GTP Boss 200. Gildia Boss. Gildia Boss jest taka, taka jest. Tutaj jest jakaś Klepotana, jak widzimy. ESP. Jakieś pato streamery tutaj są. I inne duperele. Oni tutaj chyba się biją, więc nie będziemy przeszkadzać. Poobserwujemy troszkę. Jakiś tam lapcik, wiecie o co chodzi, szybki. Pierwsza topa zejdzie. Aka dobra morda pyka se w minę kropla. Tutaj się klepali. Kuboid nie jest zły, jest w miarę ok. Więc lecimy do kolejnej gildii, jaka jest Cash. I Cash chyba będzie ostatnia na ten odcinek. GTP, Cash.
200. Gildia Cash ma taki kuboid. Dość słabo zabezpieczony. Tutaj chyba mają wykopane już na tego, na kopacze, żeby stawiać bojki, sandy i te sprawy. Chyba że to za beczkę mają. No ja nie wiem. Ale chyba ich tu ktoś przebijał, tak mi się wydaje. Sprawdzimy jak to wygląda na w środku kubida. W środku żółwia, jak to wygląda. Halo, halo. Masz tutaj kolego Premium Case od razu, łapaj. Sprawdzimy jak tutaj wygląda. Tutaj nic nie ma ciekawego. No ale co? Chyba będziemy musieli wyjść, bo tu nic nie ma takiego ogarniętego. Także chyba wygląda w Gildia Jezu. Info Jezu. Jezu. Info Jezu. Spytamy się lidera. Bo tu zapniemy się do lidera. Sprawdzimy czy awczy czy nie. Tchebozu, witam cię bardzo serdecznie. To ma dostać swagera. Tchebozu. Tchebozu, kto ma dostać swagera? Ja. No dobra, to dajemy ci swagera. Tchebozu. Masz swagera za gildię. Masz swagera za gildię Tchebozu, więc gratulacje. Mi się wydaje, że to jest spoko opcja. Spoko opcja, nie? Mi się wydaje, bardzo się opłaca oglądać moje filmiki, także widzowie, oglądajcie, oglądajcie. Szczególnie mnie, nie? Warto mnie subskrybować, nie? Tchebozu, napiszemy, żeby dawał. Dawaj SS przed Cuba. I chodzić, ja by normalnie screena. Tutaj chłopaki macie jeszcze tutaj premium case'y. Macie tutaj jeszcze premium case'y. Spoko opcja. Także subskrybujcie, jeżeli chcecie swagera właśnie wy wygrać. Subskrybujcie, ja już tu flya włączam. Subskrybujcie wraz z dzwoneczkiem. Oczywiście piszcie swoje niki w komentarzu. No i co? Tak wyglądają kuboidy top 5. Top 5 kuboidów z topki. Czyli Jezu, Bit, Flar, Boss i Cash. Jezu wygrywa, bo ma najbardziej ogarnięty kuboid i zabezpieczony z topki, więc no spoko opcja, spoko opcja, nie? Dobra, spoko opcja. Damy im tutaj resztę może tych premium case'ów. Łapajcie premium case'y. Ostatnie, tam macie premium case'y. Chłopaki, tu macie premium case'y. No i co? Ja wam dziękuję za odcinek. Trzymajcie się. No i cześć. Pozdro. Elo.